Przed nami Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic. Czy Kamień Stoch może zostać wizytówką bardzo, tego miasta? Ja poproszę kluczów pokoju. Karta. Karta pamięci. Brakło karty? Ty robisz wywiad, a później ja. Tak, myślę, że ci, którzy interesują się skokami narciarskimi, wiedzą, że Kamil ma w Proszowicach wierną grupę kibiców, sympatyków. Prezes fanklubu Rafał Chmila naprawdę tutaj bardzo dużo starań czyni i działa prężnie. I te spotkania corocznie odbywają się w Proszowicach. Kamil przyjeżdża, znajduje czas na to, żeby z nami się spotkać. I myślę, że ci, którzy interesują się skokami narciarskimi, widzą transparent z napisem Proszowice, widzą członków fanklubu, którzy są na skoczniach, nawet w Sapporo przedstawiciele fanklubu byli. I to, że Kamil się przyznaje do nas, my kibicujemy mu nawet, kiedy ma ten gorszy okres. Jesteśmy z nim związani i rzeczywiście Kamil Stoch jest dla nas bardzo ważną postacią, bardzo ważnym sportowcem. Jak duży był wkład miasta Proszowice właśnie w promowanie fanklubu? To znaczy przede wszystkim tutaj inicjatywa oddolna, czyli sponsorzy, darczyńcy, ci, którzy angażowali się w pracę Stowarzyszenia Gniazdo, przy którym działa fanklub. Miasto wspiera organizację wydarzeń czy przejazdów na zawody. Nie są to tak duże pieniądze, jak dużą zyskujemy popularność, czy promocję, czy kojarzenie pozytywne miasta Proszowice. Więc uważam, że każda złotówka wydana na tego rodzaju przedsięwzięcia naprawdę zwraca się wielokrotnie. Czy chciałby Pan podziękować konkretnym sponsorom, konkretnym ludziom, którzy pomagają w promocji miasta? Przede wszystkim chcę podziękować Rafałowi Chmieli, który jest bardzo zaangażowany, pełen pomysłów, pełen energii i on pozyskuje sponsorów. Jest ta grupa dosyć liczna, ale zostawię to już Rafałowi, żeby Rafał wymienił wszystkie osoby, które nas wspierają. Czy próbują Państwo zrobić właśnie z tego, że żona Kamila Stocha pochodzi z Proszowic, jaki znak firmowy? To znaczy mam w planie uhonorowanie Kamila Stocha. Mamy bardzo dobry kontakt z Ewą. Było już jedno spotkanie w tym roku, gdzie Ewa przyjechała bez Kamila na spotkanie w trakcie sezonu skoków narciarskich. Ewa ma tutaj rodzinę, przyjeżdża dosyć często, więc mamy dobry kontakt. Na rynku jest posadzony dąb Kamila Stocha, więc ta pamiątka w postaci tablicy jest cały czas widoczna. Czy jakiś plan zrobienia może tablicy turystycznej właśnie? Jest tablica na siedzibie fanklubu, na ścianie restauracji Kawiarni Muzealna, że tam znajduje się oficjalna siedziba fanklubu i mamy też tam plastron, mamy gablotę, narty Kamila Stocha, także jest to miejsce, że w każdej porze dnia i nocy można tam zaglądnąć i widzieć, że ten związek Kamila z miastem jest. Wiemy, że Adam Małysz ma swoje muzeum w Wiśle. Czy planujecie w przyszłości zbudować właśnie takie muzeum dla Kamila Stocha? Dzisiaj Kamil wykonał piękny gest, przekazał nam złotą wpinkę za medal Igrzysk Olimpijskich w Soczi, więc ta historia się buduje, cały czas trwa. Mamy sporo różnych pamiątek i jakiś zaczątek już w postaci tych nart, tego plastronu, kombinezonu w kawiarni muzealnej jest. Być może dałoby się takie miejsce specjalne dla Kamila Stocha znaleźć również. Czy na przyszłość są jakieś plany odnośnie wykorzystania właśnie wizerunku Kamila Stocha, jego promocji miasta też Proszowice? Nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby popromował nasze rolnictwo, nasze produkty regionalne, bo tutaj mamy bardzo duży teren rolniczy i jeżeli Kamil by się zaangażował, byłoby znakomita dla nas okazja na to, żeby te produkty nasze regionalne, warzywa sprzedawać czy popularyzować dzięki Kamilowi Stochowi. A czego z okazji ostatnich urodzin Kamila Stocha mógłby Pan życzyć? Życzę mu, żeby przyszły sezon i letnie skoki i zimowe skoki były takim nowym rozdaniem, nową jakością, żeby po tym troszeczkę słabszym sezonie, który zawsze się zdarza, zawsze przychodzi, Kamil wrócił do tych pierwszych miejsc, powalczył o kryształową kulę. Tak, dziękuję za rozmowę.